Radio Concita, proszę Państwa, pary oszustystyczne, pary oszustystyczne, pary oszustystyczne w radiu Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. O co chodzi? Nakryla Mieczysławska jako, no proszę Państwa, Winczowa, kiedyś inaczej się nazywała, potem powiedziała, że uciekła od ruskich, bo chcieli ją zakatować. Wiele mniszek zamordowano, zabito, zakatowano. Ona uciekła i one swoimi drogami, każda osobno, miały się spotkać u papieża, aby poskarżyć się papieżowi, co ich spotkało. Makryna Mieczysławska jako Winczowa była i tutaj Krzysztof Markowski jako Andrzej Topolski w wieku około 6-10 lat. Topolski, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj PESEL. Mamy tutaj PESEL. Wszystko jest. Zapraszamy. Adres jest i człowiek się zmienia, proszę Państwa. I to w przeciągu 2-3 lat, paru lat. Tak? Salcesony w Warszawie się zachowują, tak? Salcesony w Warszawie postępują. A jeszcze temu kurczaczkowi to zabrał telefon. On tutaj leżał, ten telefon, w domu. LG. Ja mówię, zostaw ten telefon, ale ponieważ on w jakimś momencie używał dwóch telefonów, no to ten Krzysztof Markowski, okazuje się, że to wcale on się tak nie musi nazywać, także to się nie ma co tu krępować, czego bać, wypowiadać imienia i nazwiska, wcale się tak nie nazywa. Przywłaszczył sobie ten telefon i po prostu ukradł od dziecka niepełnosprawnego. Bardzo grzeczny, wszystkim mówi dzień dobry, także jest to historia i opowieść bardzo wzruszająca, ale tym bardziej wzruszająca, że ten Markowski z wąsami, on tutaj się reklamował na Facebooku już kolejno jako inna osoba, też Krzysztof, szukam na Facebooku, ale to się schowało, Krzysztof, ale nie Markowski, tylko inaczej. Tutaj mamy, proszę Państwa, Eugeniusz jest, to polski. Eugeniusz jest też. Różne są zmiany, różne są wersje. No. I taki człowiek z wąsami tutaj reklamował się na Facebooku, który przywłaszczył sobie telefon, zabierając go od dziecka. No bo to wiecie Państwo, to ty mi pożycz, bo ja mam 4 telefony popsute, żaden nie działa, to ty mi pożycz. I potem on tak używa i sobie przywłaszcza. Ja to widzę po tej von Lipski, że pożyczam jej telefon, no to ona może dzwonić wszędzie, bo to jest jak 30 zł do ładowania na Orange. To są SMS-y do sieci wszystkich. To jest dzwonienie i rozmowy do wszystkich ludzi, prawda? No, ona zanim sobie te 30 zł doładuje na Orange, to musiałaby sobie kupić za 5 zł kartę na Orange. Ale ja już pożyczam jej drugi dzień, ale i wcześniej też pożyczam. No. No niech sobie podzwoni, ale jutro ma pójść jako ta ciocia, niech idzie sobie nawet też jako też i prababcia, bo widzicie Państwo, do czego my tutaj zmierzamy, właściwie do niczego my nie zmierzamy, ale widać wyraźnie jak na dłoni, że naprawdę nie jest w pewnej sytuacji życiowej istotne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Zaraz będzie doktor Sumińska do Was przemawiać od 9:00, jeszcze macie 10 minut, skoncentrujcie się, kawkę wypijcie. Że to nie jest ważne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, tylko w jakimś momencie jest istotne i bardzo ważne, o czym jest mówione, co jest mówione. Mówicie Państwo, że wszelkie dupki i wszelkie głupki, a tutaj dookoła rotundy, jak chodzą, to tego nie brakuje, są dosłowni, są przesadni. Jak rozmawia z kimś, z czymś, to musi się patrzeć na twarz, albo nawet niekoniecznie bardzo z bliska, ale widzieć, czy to jest mężczyzna, widzieć, czy to jest kobieta. A przecież można by było w wielu sytuacjach różnych pominąć ten temat. Nie, to jest ważne, bo słowo parafianin,
termin, jeżeli oznacza, jak to mówi słownik wyrazów obcych, stary weź, tym lepiej, parafianin, że ciemny, że zacofany, że przesądny, ba, nawet bez obycia, no to jest jasne i zrozumiałe, że takich parafian w Polsce jest bardzo dużo. No to jak jesteśmy na pasażu Wiecha, jak jesteśmy na placu Defilad, jak jesteśmy przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, chodzimy też dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina, to widzimy, ile tego wszystkiego tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Polsce a jest. Nawet mówi się, jest takie świeckie powiedzenie, że Polak to głupi jest i przed szkodą, i po szkodzie. No, jeżeli, proszę Państwa, niepełnosprawni ludzie nie mieli wygód 10 lat temu, no bo 3 lat temu już ta instytucja istnieje. Ja mówię, przecież ty nie masz 3 lata, ty masz 63 lata, żeby ciebie nie obrazić, a przecież możesz mieć 73 lata. To czyli, że ciebie nie hołubiono i nie byłaś jaką tą taką szlachcianką, bo ona mówi, że ona jest teraz osobą niepełnosprawną, jej się wszystko należy i że ona nie wyda ani grosza. I teraz ci sędziowie, proszę Państwa, jak się na teres polskiej wściekają, że dana osoba jest zwolniona z opłat. Nie dość, że z opłaty sądowej, po pierwsze, to po drugie z opłaty 50 zł, że jak ktoś nie odbierze przesyłki na awizo, tak jak Mareczek, nam kilka razy sprawa stanęła, to potem trzeba sprawę poruszyć niejako, żeby uaktualnić, prawda, napisać podanie, że proszę o uaktualnienie, żeby, bo dana osoba, która jest niepełnosprawna w sensie takim, no Mareczek to wiadomo, że jak to mówią, nie stuprocentowy zespół Downa, ale coś koło tego, nie odbierał przesyłki poleconej, awizo, w związku z tym odeszło. A to są poczty prywatne, na nieszczęście wielkie ludzi, proszę Państwa. Dobrze, że to się cofa, bo tutaj do Wiesława Przybyłowicza, jak przychodziło na tej poczcie, to jeszcze ta przesyłka leży. Już 15 razy przyszło Wiesław Przybyłowicz, proszę Państwa, awizo. Przyszło tutaj na ulicę Waszyngtona, Waszyngtona 26, 1000 razy przychodziło i potem nawet z tej samej firmy przyszło w kopercie, bez przekazu, proszę Państwa, poleconego, karta bankomatowa, że możesz, Wiesław Przybyłowicz, sobie uaktualnić kartę bankomatową. Nawet nie wiem, gdzie już to mam, czy bym mogła teraz szybko mu oddać. Pozbieram te wszystkie awiza, bo ten list tam jest. List polecony. Ale widzicie Państwo, u nas na Igańskiej, tam gdzie ten Uniwersam rozebrali, kultowy sklep Uniwer, Uniwe, Uniwer, to jest nowe hasło, nowa jakby playlista, kanał na Google Plus, Uniwer, proszę Państwa, to tych poczt było 5. I tak samo jak tych poczt, tak jak tych poczt było 5, to ten list krótko leżał, prawda? Bo zaraz odchodził z powrotem. No i z tej opcji korzystali sędziowie, a teraz okazuje się, że to są jacyś Żydzi, tutaj z tych pogawędek w Radiu Maryja widać, że oni są jakby przeciwko państwu polskiemu, przeciwko interesom społeczeństwa państwa polskiego. No bo wiecie Państwo, sprawa o spadek, o mieszkanie, a nam to wisi i powiewa to mieszkanie. My wcale tego mieszkania nie chcemy, my chcemy lokal zastępczy i to nam wystarczy dla funkcjonowania Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, tudzież 15 telewizji, proszę Państwa. Nie kablowych, tylko internetowych. Ale to nikogo nie powinno interesować. No i 4 razy można mniej płacić, a 10 razy więcej można zrobić. Także widzicie Państwo, o co chodzi. Ale tutaj, jeżeli chodzi o spadek, to na Saskiej 42 wszyscy zaczęli się tym interesować. To więc von Lipski mówi do tej babki w okularach z przeciwnej strony: mieszkania nie będziesz miała.
do tej babki za ścianą, która jest, która wyjątkowo taka miła była. Mieszkania nie będziesz miała. Do tych sędziów na teren Polski mieszkania nie będziecie mieli, bo wiecie państwo, to oni, że nawet gdyby sami tego mieszkania nie wzięli do ręki swojej, to oni by chcieli, żeby kolega, żeby koleżanka, ręka, rękę myje, wzięli to mieszkanie. A Janek Witek jeszcze jak był, żył, to mówił: tylko się módl do Matki Boskiej. Ja mówię: daj spokój, ja do żadnej Matki Boskiej nie będę Ostrobramskiej się modlić. Ale o co chodzi? Módl się, żeby to mieszkanie nie poszło do Żyda. Ja to napisałam tutaj w odwołaniu. Dlaczego my chcemy to mieszkanie? Bo wiecie państwo, żeby walczyć o spadek, to trzeba powiedzieć, dlaczego my chcemy to mieszkanie. I to więc ja piszę, że żeby to mieszkanie nie poszło do Żyda. Jak oni to przeczytali, to wiecie państwo, wśród tych sędziów na teren Polski, jak kij w mrowisko, jak kij w mrowisko. Dlaczego my pokazujemy, proszę państwa, ten cały sąd i z tyłu, gdzie te zabudowania są stare? Dlatego, żeby pokazać, że tutaj na Pradze Południe były zabudowania stare żydowskie, są teraz pożydowskie. A teraz w komentarzach naszego Radia Tok FM, Radia Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, uaktualniamy, uzupełniamy problem, żeby wszystkim wszem i wobec było jasne, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Także widzicie państwo, że ta linia Mysia doszła do władzy, to bardzo dobrze, to chociaż sprawiedliwości stanie się zadość. Wypieprzyć, państwo zobaczą tych wszystkich sędziów, którzy źle pracują dla Polski, którzy szkodzą Polsce. Państwo zobaczą. Tak tylko przykładowo, nie chcę tu się wypowiadać, czy dobrze tam w tej Turcji się stało, że 2,5 tysiąca ludzi do aresztu i wojskowych i sędziów, że 2 tysiące sędziów poszło do aresztu, do więzienia. A teraz wydadzą wyrok śmierci, prawo do skazywania na śmierć i pójdą na szafot. No. To tylko może być przestrogą, tak jak kiedyś dla dwupokoleniowego królestwa Judy też była przestroga to, co wcześniej się stało, proszę państwa, w Samarii, w dziesięciopokoleniowym królestwie Izraela, że Sennacheryb w roku 740 przed naszą erą najechał na Samarię, zdobył ją wcześniej. I Żydzi to widzieli, na to się patrzyli, z dwupokoleniowego królestwa Judy. Takiej tej może ważniejszej części, prawda, królestwa całego, bo to było 12-pokoleniowe królestwo Izraela. No i oni patrzyli się, ale przestrogi, jako przestrogi tego nie wzięli. A nas nic nie spotka, bo Jahwe jest z nami. Tam nie było Pałacu Kultury Stalina i Lenina, nie było ateistów, nie było ateizmu. Jahwe był z nami i im się wydawało, że gdy oni będą robić źle, gdy oni będą zło robić, źle postępować, a wcześniej źle myśleć, to im nic się nie stanie, bo Jahwe. Tak samo tu się modlą do Maryi. Przecież wyssali sobie z palca, a kult kobiety przechodził, proszę państwa, z pogaństwa do pogaństwa. A to Diana Efeska, Artemida Efeska, Semiramida Babilońska, Izyda Horus i Set. I oni dobawki tutaj dobawili, dodali, zmienili. Ewolucyjnie się to przetransponowało, przeszło tutaj na grunt Polski, weszło i powstała głupota. I modlą się do kogoś, kogo nie ma. No to jakże może pomóc? Tak samo oni, Żydzi, modlili się do Bala, modlili się do Molocha, do różnych bóstw, przed którymi Jahwe przecież ich kiedyś przestrzegał. A oni się bawili tym Bogiem Jahwe, którego to Boga Jahwe potem wyrzucili do śmietnika, tak jak tutaj pod ateistycznym Pałacem Kultury Stalina i Lenina Pismo Święte wyrzuca się do śmietnika, a więc w pewnym sensie Jahwe wyrzuca się do śmietnika, chrześcijańskie pisma greckie, Jezusa do śmietnika, a potem krzyczy się: Jezu, Ojcze, Ojcze, ale już nie ten Ojcze Jahwe, nie ten Ojcze Jehowo. Także to są pary oszustystyczne w radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, Makryna Mieczysławska i każda osoba do pary, do duetu. Także Jezusa, proszę państwa, zabili, no bo Jezus Chrystus dupek, mówili, że głupek,
I ta babka w tym klasztorze, taka nawiedzona, co z Duchem Świętym rozmawiała, u tej katolickiej zakonnicy, która tylko umie dzień dobry i do widzenia, jako niegościnna, niemiła, niesympatyczna, a tylko tę miłą, sympatyczną udaje, to ona więc rozmawia z Duchem Świętym. Och, Bóg dał mi przeżyć. Och, ja będę długo żyła. Ja mówię, po co, babo, żebyś tę zupę tu za darmo żarła i podłą była? Ja mówię, już tego nikogo nie ma. Ja mówię, nikogo nie ma, bo żeście Jezusa Chrystusa zabili. Zabili. I teraz co? Już Jezus tutaj drugi raz by nie chciał się objawić w Polsce. W Europie, to znaczy w Polsce. Ja mówię o Europie. Bo żeście go zabili. Radio Concito.